Mieszkańcy Szczecina w coraz większym stopniu mają prawo decydować, jak będzie wyglądać budżet miasta. W roku 2015 znów zaistnieje budżet obywatelski, do tego powiększone zostaną budżety poszczególnych rad osiedli. Jak mówi prezydent Szczecina Piotr Trzyster, współdecydowanie aktywizuje mieszkańców i powoduje, że czują się oni bardziej odpowiedzialni za Szczecin. Nowy budżet obywatelski ulegnie jednak pewnym modyfikacjom. Zmienia się trochę formuła, dlatego że zgodnie z wnioskami chcielibyśmy, żeby ten budżet składał się z 5 części. Cztery części dotyczyłyby poszczególnych dzielnic miasta Szczecina. Jedna część dotyczyłaby inwestycji ogólnomiejskich, a zatem każdy mógłby zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt dzielnicowy. Dzięki temu każda dzielnica będzie mieć swój jeden zwycięski projekt i nie będzie czuć się pomijana w podziale środków finansowych. Zmianie nie ulega za to kwota do podziału 5 milionów złotych. Niektórzy radni i członkowie zespołu do spraw opracowywania budżetu postulowali, by została ona zwiększona dwukrotnie. W przyszłości tak, teraz jest na to jeszcze za wcześnie. Zmieni się także granica wieku dla głosujących. Obniżamy troszeczkę wiek. Już nie tylko dorośli, czyli ci, którzy korzystają z pełni praw wyborczych, ale również od 16 roku życia chcielibyśmy, aby osoby mogły oddawać swój głos i też niekoniecznie zamieszkałe w Szczecinie, ale związane ze Szczecinem. A zatem osoby, które albo poprzez szkołę, albo poprzez uczelnię mają związek z naszym miastem. Do końca czerwca mieszkańcy mogą zgłaszać projekty. W wakacje odbywać się będzie weryfikacja prawidłowości projektów, a jesienią rozpocznie się głosowanie. Przewidujemy w związku z tym co najmniej dwa w najbliższych tygodniach spotkania z mieszkańcami, w których będziemy mieszkańcom przybliżać te zasady, gdzie będą mogli przyjść, zadać pytania. One będą oczywiście te spotkania w godzinach popołudniowych, gdzie zaprezentujemy wypełnianie formularzy, ale oprócz tego jesteśmy na co dzień tutaj na miejscu do dyspozycji mieszkańców. Większość mieszkańców wie, jak nas znaleźć. Szczeciński budżet obywatelski jest rozdysponowany przez mieszkańców dopiero drugi raz. Rok temu mieszkańcy wybrali dwie inwestycje: rower miejski i rewitalizację stawu brodowskiego. Rower ma wystartować jeszcze w sierpniu, a na renowację stawu właśnie ruszył przetarg.